jak Państwo na pewno zauważyli, jest wojna, ale ja się mniej zajmuję wojną, działaniami militarnymi, ogólnie tylko oceniam, natomiast zajmuję się przede wszystkim tym, do czego te działania militarne doprowadziły, czyli politycznymi skutkami II wojny światowej. W roku 1944-1945 to zwycięstwo nad Niemcami nastąpiło. Niemcy zostały całkowicie zdruzgotane. Ten skutek polityczny miał swoje podskutki. I te podskutki spowodowały rozmaite wydarzenia wojskowe. I zajmijmy się tymi wydarzeniami wojskowymi w skrócie, ale zajmijmy się. Pierwsza sprawa jest taka. W styczniu 1944 roku wojska sowieckie doszły do granicy sowieckiej z 1939 roku. Najpierw doszły w Polsce, później doszły w Estonii, kolejne Estonii, Łotwie, Litwie, ale najpierw w Polsce w styczniu. Co więcej, spotkały się z pomocą polskiej dywizji, polskich wojsk. Ostatecznie po jakichś kontratakach niemieckich to wojska polskie, przynajmniej większość 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, została jakby przez Niemców oddzielona od Rosjan, natomiast mniejsza została włączona do niecała może ta grupa, bo niektórych wsadzono od razu do więzienia, ale znaczną ich część skierowano do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, formowanego od poprzedniego roku w Związku Radzieckim. Pojawił się problem po stronie polskiej i po pewnym czasie po stronie sowieckiej. Problem po stronie polskiej polegał na następującym. Jak witamy Rosjan? Rosjanie są sojusznikiem pozostałych poza Polską, pozostałych krajów walczących z Niemcami. Są sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, są sojusznikiem Francji golistowskiej, jeszcze jest Francja ta petenowska, już właściwie popetenowska, bo Niemcy już zdążyli Petena wsadzić do obozu. I tylko jeden kraj, to znaczy Polska, nie ma stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim. Po Katyniu Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską. Po prostu, żeby nie odpowiadać na jakieś daleko idące pytania, na stawać w obecności i konieczności jakichś wielkich kłamstw, jakichś innych, prawda, to oni zerwali po prostu z Polską stosunki. Co zostało bardzo wyraźnie odebrane w Londynie, który prowadził przecież, rząd polski w Londynie prowadził przecież politykę zagraniczną Polski, a było to głównie w rękach premiera Mikołajczyka, który no niestety może dorósł na wojewodę, choć też to wątpliwe. W każdym razie starał się być szefem PSL-u na szczeblu wojewódzkim w okresie międzywojennym. Tego rodzaju miał ambicje i tego rodzaju miał kompetencje też. To więc ten premier, który właściwie rządził, pytając się Churchilla. Churchill jest związany z Rosją. Churchillowi zależy na zwycięstwie Rosji, bo to jest zwycięstwo
sojuszników i Wielkiej Brytanii. Churchillowi zależy jak najszybciej, jak naj, na najszybszym potępieniu po pogromie Hitlera, bo im szybciej Hitler będzie pogromiony, tym będzie oczywiście lepiej dla Wielkiej Brytanii. I oczywiście Wielka Brytania, mając do wyboru Związek Radziecki i Polskę, systematycznie od czerwca 1940, a nawet wcześniej, tylko wcześniej to sugerowano Sowietom jakieś kwestie, ale Sowieci nie chcieli tego nawet czytać, odbierać. Ale już jak zaczęła się wojna z Niemcami, to się to zmieniło. A więc przez cały czas tej wojny Churchill bardziej dbał o interes sowiecki niż o interes polski. On przed wojną traktował bardzo obojętnie Polskę. Nie był przeciw, nie był za. Latem, jesienią 1939 roku te stosunki z polską dyplomacją miał trochę lepsze, bo zbliżała się wojna z Niemcami, więc nic dziwnego, ale już po, zwłaszcza już po upadku Francji, kiedy Churchill został premierem, to już od samego początku swojego premierostwa miał prawdziwe, lepsze stosunki z Niemcami, z Sowietami niż z Polską. Jakkolwiek udawał, że z Polską ma te stosunki wyjątkowo dobre. On po prostu podporządkowywał Polskę interesom brytyjskim, a głównym interesem brytyjskim było pokonanie Niemców, a pokonanie Niemców w sojuszu ze Związkiem Radzieckim było właściwie przesądzone. I ten Mikołajczyk, który się słucha Churchilla, ale odbiera i wszystkie polskie kręgi i zbliżone do Mikołajczyka i krytyczne w stosunku do Mikołajczyka rozumieją politykę rosyjską. Rozumieją może nawet lepiej niż Churchill, lepiej niż, mimo że Churchill był bardzo, co najmniej od 1935 roku, bardzo blisko związany z Sowietami, z ambasadą, później z rządem sowieckim, ministrem spraw zagranicznych sowieckich kolejnymi, ale jego ocena Związku Radzieckiego ustępowała polskiej ocenie. On tej polskiej oceny zresztą nie chciał przyjmować, ponieważ uważał, że Polacy tutaj to historycznie traktują, to jest taka histeria i trzeba być po stronie, rosyjskiej, bo Rosja to jest ten główny sojusznik, poza Stanami Zjednoczonymi główny sojusznik, ale mający większy udział w wojnie niż Stany Zjednoczone. I teraz Polacy rozumieli politykę, czy większość Polaków londyńskich rozumiała politykę sowiecką, rozumiała, dlaczego te stosunki dyplomatyczne Sowieci zerwali. I że Sowieci nie chcą, ponieważ Polacy podejmowali takie nieoficjalne próby, żeby jednak nawiązać te stosunki z Sowietami, i Sowieci za każdym razem stawiali weto, stawiali tamę, nie godzili się na to. Ja to chcę podkreślić, ponieważ w kraju o tym nie wiedziano. W kraju chciano również,
Po pierwsze, w kraju również doskonale znano Związek Radziecki i jego politykę i tak dalej. Doskonale to znano. Ale kraj potrzebował porozumienia z Rosjanami nie po to, że Rosjanie cieszyli się u nas jakąś sympatią, tylko po to, że jak będzie porozumienie z Rosjanami, to Rosjanie nie będą zagarniali ziem polskich, bo będziemy razem walczyli. I stąd bystrzej patrzący politycy, chociażby na przykład tacy jak późniejsi twórcy czy przywódcy nurtu niepodległościowego, szukali, zwłaszcza Benedykt, pułkownik Benedykt, szukali, to jest pseudonim oczywiście Ludwika Muzyczki, szukali czy proponowali, żeby się zwrócili krajowi Polacy do Rosjan. Ponieważ nie zostało to wyjaśnione, bo gdyby została ta sprawa od razu wyjaśniona, a ona dopiero zaczęła być wyjaśniana latem 1944 roku. Gdyby ta sprawa była od razu wyjaśniona, to być może w kraju znaleźliby inne elementy, inne motywy, które doprowadzałyby do jakiegoś modus vivendi między nadchodzącą armią sowiecką i armią polską. Natomiast nie podejmowano w kraju tego rodzaju badań, ponieważ uważano, nie mieli powodu żadnych, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości do Churchilla. Nie mieli tym bardziej żadnych powodów wątpliwości do Roosevelta. O czym za chwilę. Nie mieli jakiegoś krytycznego spojrzenia do Londynu, jeżeli chodzi o sprawy radzieckie, ponieważ ten Londyn rzeczywiście, ten rząd polski w Londynie starał się to jakoś bez powodzenia, ale starał się to jakoś ułożyć. Natomiast kraj po prostu nie stworzył własnej, w kraju nie stworzono po prostu. Delegatura rządu, zaczynając od delegata rządu londyńskiego, a później wicepremiera, to był rzeczywiście człowiek politycznie słaby. Nie był w stanie tego wymyślić. Przywódcy partii politycznych też byli słabi, też nie byli w stanie tego wymyślić. Jeżeli armia krajowa, zbrojna partyzantka, zbrojny opór Polski podczas okupacji wyróżniał się w całej Europie, a właściwie na całym świecie, bo na Dalekim Wschodzie też czegoś takiego nie było. Natomiast wyróżnialiśmy się w stosunku przed wszystkimi. Stworzyliśmy wspaniałe rozwiązanie, jakim była Armia Krajowa. To siły polityczne w Polsce, Stronnictwo Pracy, które nie ma właściwie członków, tylko ma kierownictwo, PSL, którego przede wszystkim interesuje szybkie odebranie ziemi obszarnikom, PPS, który się troszczy przede wszystkim o sfery robotnicze i tak dalej, w kraju Stronnictwo Narodowe w kraju jest stronnictwem
i antysowieckim, ale jest także stronnictwem, które widzi konieczność, że tylko tyle weźmiemy nie Polaków do Polski, ile nam się uda wynarodowić. To są wszystko ludzie, którzy nie dorośli. Ta polska część, ta polityczna część, to są niestety ludzie, którzy nie dorośli. Oni przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce właśnie zajmowali się głównie walką z sanacją, jakimiś, aż po tak jak w 30 roku, aż po niemalże sojusze z agentami sowieckimi. Wyglądało to wszystko po prostu źle. Nie myśleli o polityce państwa. Zresztą dzisiaj jest podobnie w wielu wypadkach. Nie myśleli o polityce państwa, a myśleli o polityce własnej partii i o interesie własnej partii. Dzisiaj też to się zdarza. Bardzo niedawno szef Koalicji Polskiej, to znaczy faktycznie PSL-u, powiedział, że nam nie jest niepotrzebna wspólna lista, to on też myślał po prostu o interesie PSL-u. A ponieważ widocznie też do tego nie dorósł, to miesiąc temu PSL miał 4,5% poparcia, a teraz to spadło albo do 2% w jednej ocenie, a w drugiej ocenie do 3%. Jak się zwolennicy, mądrzejsi zwolennicy PSL-u przekonali, że nie chcą, że partia nie chce wspólnej listy, bo tylko wspólna lista nam daje zwycięstwo w wyborach. Jeżeli to jest taka, w tej chwili taka historia, że są właściwie tylko dwa ugrupowania, które z sobą walczą. A te ugrupowania, które chcą być samodzielne, to nawet jeżeli mają większość, to tracą ludzi, ponieważ część wyborców PSL-u, ale także część wyborców tej partii, prawda, która ma działać do 1950 roku, ma program do 1950 roku, no odważni, mają program do 1950 roku, to te dwie partie z parunastu procent, z 14%, spadła do 9, jedna, z 4,5%, no to jest niewystarczające, żeby wejść, do 3 albo do 2% spadł PSL. Dlaczego? Bo oni myślą o własnym interesie. I oni się boją, że jak oni wejdą, na wspólną listę, to nie będą tam prymusami na tej wspólnej liście i nie dostaną tyle głosów, o ile marzą. Szef PSL-u zdaje się marzy o tym, że w najbliższych wyborach dostanie 15%. No na razie oferują 2. A 3 miesiące temu to jeszcze przekraczał 5%. Otóż to, co się teraz także dzieje, wszędzie mamy nieudacznych polityków. Zresztą wszystkie kraje mają jakąś część polityków nieudacznych i w Polsce pewna część polityków jest też nieudaczna. Także to nie jest polska właściwość, to jest po prostu właściwość pewnej degeneracji systemów politycznych, które działają w krajach demokratycznych. Inna degeneracja jest w krajach niedemokratycznych, ale także w krajach demokratycznych ta degeneracja następuje. I ta sama degeneracja była już wyraźna w 1944 roku, właściwie i w kraju, i na emigracji. Natomiast armia rozwijała się
cała grupa młodych ludzi od 14 lat do 30 lat czy więcej marzyła, żeby do tego wojska trafić polskiego, żeby do tej Armii Krajowej wejść. I wszyscy mówili, dobrze, najwyżej zginę, ale będę walczył, zginę w walce. I to był stan, którego nie było ani w Rumunii, częściowo na Węgrzech, ale nie było w Rumunii, nie było w Jugosławii, był podział, w Grecji był podział, we Francji był bardzo duży podział, zresztą zmienny, bardzo szybko zmienny. Natomiast w Polsce ta armia, po pierwsze, ludzie, mężczyźni i kobiety, ten kobiecy udział w wojsku w polskiej historii pojawił się właściwie dopiero w Armii Krajowej. Wcześniej owszem były jakieś grupy, zajmowały się głównie dostarczaniem żywności, gotowaniem zup i tak dalej, albo wywiadem. W 14-15 roku na przykład. Ale to były małe grupki kobiet. A natomiast ten duży udział kobiet, a jeszcze większa chęć udziału kobiet, to one, to razem, prawda, wpływało na to wszystko. I co dalej nastąpiło? W Armii Krajowej, ponieważ plan żaden polityczny nie powstał, w Armii Krajowej przyjęto taki plan, że zajmujemy miejscowość, jak nadchodzą Rosjanie, ewentualnie razem z nimi walczymy, bo jak będziemy razem z nimi walczyli, to może, że tak powiem, doprowadzimy do tego, że oba nasze kraje, oba nasze wojska będą walczyły wspólnie. Do pewnego momentu zaczynało się to, że my popieramy, my, jak podchodzą Rosjanie, to my albo sami zdobywamy jakąś miejscowość, albo pomagamy im zdobywać. W Wilnie na przykład pomagaliśmy zdobywać, we Lwowie sami zajęliśmy, w Lublinie sami zajęliśmy, ale zaraz przyszli Rosjanie. I jednej rzeczy nie przewidziano, że Rosjanie, owszem, przez te parę pierwszych dni, kiedy się walczy, to będą walczyli razem z Polakami, ale potem ich rozbrajają, ponieważ nie byli przygotowani, żeby takiej ilości rozbrajanych ludzi. Zresztą, jeżeli porównamy armię francuską w tym czasie i armię polską, i armię krajową, to armia krajowa jest silniejsza od armii francuskiej. Mimo że armia francuska jest uzbrajana przez sojuszników, a armia polska nie jest uzbrajana przez sojuszników, okaże się, w minimalnym stopniu jest uzbrajana, to my mamy większą armię, liczniejszą armię niż Francuzi. I teraz jak Rosjanie na wschód od Bugu, Rosjanie wywieźli może milion, może dwa, może trzy, wywieźli na wschód, na Syberię i tak dalej. I te kraje były w znacznej mierze oczyszczone z Polaków. Może w mniejszym stopniu tam, gdzie początkowo byli Litwini, no, a w większym stopniu tam, gdzie od samego początku byli Sowieci. Tylko że nie liczono się, że ci nagle są rozbrajani, powstała kwestia Warszawy. Z różnych względów powstanie było nieuniknione. Wariantem
jakimś realnym wariantem w stosunku do powstania było nie rozpocząć żadnych walk, pozwolić się wywieźć z Polski Niemcom. Proszę pomyśleć, linia obronna Wisły była bardzo ważną linią obronną Niemców. Takiej linii obronnej, jaka była linia Wisły, nie mieli od czasów Kijowa i Dniepru. I teraz co Niemcy, którzy będą chcieli utrzymać tą linię, to Niemcy muszą wysiedlić ludność, bo nie mogą bronić Warszawy, mając wrogą ludność za plecami. A więc rozwiązaniem mogło być, ponieważ byłoby to bardziej humanitarne, rozwiązaniem mogłoby być opuszczenie Warszawy przez warszawiaków. Proszę mi pokazać człowieka, który odważyłby się wystąpić z takim projektem. Proszę mi jeszcze pokazać wojskowego człowieka, który by wystąpił z tamtym projektem. Wtedy by prawdopodobnie masa Armii Krajowej stworzyła odrębne ugrupowanie. Bo jeżeli Armia Krajowa, ta pierwsza, nie chce bronić Warszawy, to my stworzymy nową, żeby Warszawy bronić. A nie jak to ten blisko milion ludzi dobrowolnie ucieka, ma wypycha się, co się z nimi stanie. I to była ta kwestia i podjęto decyzję, która była decyzją właściwie jedyną do podjęcia. Można zastanawiać się, czy godzina była dobra, czy może to lepiej było zrobić dzień wcześniej, może lepiej dzień później. To nad takimi szczegółami można się zastanawiać. Natomiast założenie, które przyjęto w Powstaniu Warszawskim, było założeniem prostym. Jeżeli Rosjanie dojdą do Wisły w Warszawie, w rejonie Warszawy, czyli wejdą także na Pragę, my robimy powstanie. I teraz my robimy powstanie, ponieważ w ciągu tych 2-3 dni zdobędziemy Warszawę, a Rosjanie siłą rzeczy będą musieli przejść przez nas, bo będą szli dalej na Berlin. Powstanie warszawskie, takie jakie zostały zaplanowane, jest powstaniem, kiedy my wyzwalamy Warszawę, witamy Rosjan jako sojuszników, którzy biją Niemców, ułatwiają im we wszystkim przejście dalej na zachód. Niektórzy oficerowie mówili, no tak, to takie optymistyczne, prędzej nas wsadzą do łagru. No, tak zresztą było w sumie. Ale 31 września, gdyby 31 lipca albo 1 sierpnia, wtedy, kiedy powstanie mogło wybuchnąć, gdyby Rosjanie 1 sierpnia weszli, to garnizon warszawski nie byłby już taki garnizon, który można otoczyć jedną dywizją NKWD, bo drugiej nie ma. I ta piękna, jak otoczyła ta dywizja NKWD polską grupę, która właśnie wyzwoliła no średniej wielkości miasteczko i ma 1000 walczących żołnierzy, a tutaj jest kilkanaście nawet tysięcy tych NKWD-owców, to tutaj można ich rozbroić. Natomiast rozbroić garnizon warszawski wcale nie było takie proste. A poza tym rozbrajanie garnizonu warszawskiego odbywałoby się na oczach świata. I zależnie od tego, jak traktowali Polaków sprzymierzeni, jak Roosevelt, jak
Churchill traktowali Polaków, to oni się bardzo liczyli z własną opinią publiczną, prawda? Nie mogli nie protestować. To jest taka historia. Mikołajczyk był akurat takim bardzo zdolnym człowiekiem, że zaraz powiedział na pierwszym spotkaniu Mołotowowi, że tutaj będzie zaraz powstanie warszawskie i w ciągu tych kilku czy kilkunastu godzin Rosjanie po prostu zatrzymali operację, przerwali operację, stanęli i czekali na powstanie, które jeszcze paręnaście godzin później wybuchło. I oczywiście nie zajęli Pragi. No, w momencie, gdyby zajęli Pragę, nawet Niemcy nie byli w stanie wysadzić mostów, dlatego że były przygotowane tam komory, gdzie trzeba było zgromadzić materiał wybuchowy, żeby ten most wysadzić, ale te komory były próżne, dlatego że nie sądzili, że Rosjanie tak szybko przyjdą. Po prostu to było próżne, więc nie było czym wysadzić tych mostów. A nawet gdyby te mosty wysadzono, to zwykłymi łódkami można było przepływać na drugą stronę, bo po drugiej stronie było Wojsko Polskie, Armia Krajowa. To był ten system, to były skutki, gdyby Mikołajczyk nie powiedział, gdyby Sowieci nie zatrzymali. Sowieci być może potem by zatrzymali. Tylko zatrzymali wtedy, kiedy mają bezpośrednią łączność z Warszawą. Dwa skutki polityczne tego. Pierwszy skutek polityczny. Straszliwa klęska. Bo jak Rosjanie nie ruszają, to Niemcy się przekonują, że ci nie chcą ruszyć, to Niemcy po prostu spokojnie, metodycznie to powstanie likwidują. To jest jeden skutek. O którym wszyscy wiedzą. Do tego skutku jeszcze należy dodać zburzenie Warszawy. Zresztą w większym stopniu zburzenie Warszawy po zakończeniu powstania niż w trakcie powstania. A drugi skutek. Echo światowe. Echo światowe. Latem 1944 roku. Wszystkie prawie stolice, które zajęli Niemcy, od Brukseli, od Paryża, od Rzymu, ale od Belgradu, od Sofii, od Bukaresztu, trochę później, ale jeszcze przecież w grudniu. Dochodzi też do zagarnięcia w grudniu, jeszcze w styczniu Budapesztu. Wszystkie te kraje stają się wolne, albo pozornie stają się te wschodnie pozornie wolne. Wszyscy ludzie się cieszą. Wygrywamy wojnę na każdym froncie, oni przepadli. I teraz nagle okazuje się, że jest tylko jedna stolica, która walczy przez 2 miesiące. Wszyscy wiedzą, że dostaje minimalną pomoc, dlatego że cała ta pomoc była oczywiście reklamowana i tak dalej, i wynika z tego, że to jest mało. Wynika z tego, że Rosjanie stoją i nie chcą przejść na drugą stronę Wisły. Wszystko to widać i przeciętni ludzie mówią, tej Polsce nie można zrobić krzywdy. Jeśli przed Powstaniem Warszawskim Stalin był przekonany, powołał zresztą PKWN, Stalin był przekonany, że formuje 17. Republikę. To już we wrześniu 1944 roku zrezygnował z tej republiki i zdecydował się na państwo
satelickie, że to będzie państwo satelickie. I jego, że tak powiem, bardzo z nim blisko związana osoba, a mianowicie Wanda Wasilewska powiedziała, jak tu nie będzie 17 Republiki, to ja nie chcę tutaj być, ja jadę do męża do Kijowa. I pojechała do męża do Kijowa. Ale ona była mocna, silna i Stalin się w jakiś sposób z nią liczył. Natomiast pozostałą resztą się nie liczył, a reszta to ruki po szwam. Ale dlaczego oni zrezygnowali z 17 Republiki? Dlatego zrezygnowali, że ciągle trwa walka w Warszawie. I prędzej czy później, no to przekonają, a zwłaszcza opinie polityczne, Rosjanie się z tym, Sowieci się z tym liczyli bardzo. I bardzo chcieli wpływać na opinię publiczną i ta samotna walka Warszawy kompromitowała ich w jakiś sposób. I gdyby nie było powstania, w jakiś sposób by się rozgramiali tą Armię Krajową nadal i skończyłoby się na 17 Republice. Tymczasem się to nie skończyło na 17 Republice. Tu jeszcze był jeszcze jeden czynnik. Bardzo duża Polonia Polska w Stanach Zjednoczonych. Prawie cała Polonia Polska głosuje za demokratami. Jest nastawiona nie prorepublikańską, a prodemokratycznie. Na jesieni 1944 roku jest wybór prezydenta. Jeżeli prezydent Roosevelt przed na wiosnę jeszcze oszukiwał Polaków, a wiemy dokładnie, że oszukiwał, Brytyjczycy wiedzieli, Polacy nie wiedzieli. Ale jak się zaczęły zbliżać wybory, to wtedy nagle Roosevelt zaczął nie ministrom, nie delegacji rządowej, która przybyła do Waszyngtonu, ale Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych zaczął wszystko obiecywać. A czego oni chcieli? Oni chcieli niepodległej ojczyzny. A jak wygrał wybory, to czym to się potem skończyło? Skończyło to się Jałtą. Skończyło to się cofnięciem uznania prawdziwemu rządowi polskiemu. Otóż dwa czynniki w tym końcu wojny zadziałały, o ile chodzi o stronę polską, dwa czynniki. Pierwszy czynnik to był czynnik, kiedy wierzymy, że oni będą nas bronili. I drugi czynnik to jest bezsilność. Po prostu to jest trzy były interwencje zbrojne sowieckie w Europie po II wojnie światowej. To jest pierwsza interwencja zbrojna sowiecka. My to nazywamy wojna domowa, coś takiego. To była zwykła interwencja sowiecka, ponieważ władze PRL, ani władze komunistyczne, ani wojsko komunistyczne, które by zresztą zaraz przeszło na drugą stronę, nie tworzyło Polski Ludowej. Polskę Ludową stworzyła okupacja radziecka i działalność kilku licznych dywizji NKWD, które bardziej niż oddziały polskie walczyły, przynajmniej początkowo, walczyły ze zbrojnym podziemiem. I ta Polska została po prostu oddana w Jałcie, a dokończone to zostało wtedy,
kiedy właściwie wiadomo, wszyscy już właściwie wiedzieli, że to, co Rosjanie obiecują w Jałcie, to nie zostanie dotrzymane. Bo nie dopuścili ludzi z rządu londyńskiego, który trwał. Bo jeżeli przedtem Mikołajczyk był w rządzie londyńskim, to później nie był w rządzie londyńskim. Wręcz przeciwnie, był w opozycji. I z opozycji londyńskiej, prorosyjskiej, to tych ciągnęli do kraju. A miały być w równej mierze Polacy, londyńscy i Polacy polscy. Zachodnie państwa i Związek Radziecki. Tego parytetu oczywiście nie dotrzymali. I w dwóch fazach, to znaczy Jałta i później Moskwa i powrót Mikołajczyka do Warszawy, dopiero one stworzyły, to już nie był kraj okupowany. Zlikwidowano przecież także komendantury. Wcześniej wszędzie były komendantury okupacyjne, wojskowe, sowieckie. I między majem a czerwcem mniej więcej, czerwcem, lipcem mniej więcej zlikwidowali to wszystko. To znaczy opozycja Polski się skończyła, ale władza komunistyczna w Polsce została bardzo umocniona. Niektóre dywizje NKWD zresztą pozostały w Polsce i w następnym roku jeszcze walczyły, a prawdopodobnie jeszcze w trzecim. Tak się zakończyła II wojna światowa. Zakończyła się zwycięstwem dwóch krajów. Zwycięstwem Związku Radzieckiego i zwycięstwem Stanów Zjednoczonych. Przy czym Stany Zjednoczone nie miały zamiarów ekspansywnych. Tam, dokąd dotarły wojska amerykańskie, to im wystarczało. Natomiast Rosja miała ekspansywne. Rosja miała żądania bardzo ekspansywne. Więc z tych dwóch zwycięstw to był jeden zwycięzca zaborczy, drugi zwycięzca tylko utrzymujący władztwo nad Europą Zachodnią. I co Rosjanie zrobili? Rosjanie byli w jedwabnej sytuacji. A głos Brytyjczyków się nie liczył, zresztą ci Brytyjczycy, głos Brytyjczyków byłby się nie liczył, ale ponieważ ci Brytyjczycy popierali Stany Zjednoczone i popierali Rosję, to oni oczywiście też byli po stronie, tak jak my, jak Waszyngton, byli też po stronie Moskwy. I dla Związku Radzieckiego, który dostał pół Europy, był to podarunek z jasnym, ogromny. I co Rosjanie zrobili? Rosjanie zrobili dwa błędy. I te dwa błędy zostały później przede wszystkim przez Polskę, przez nasze błędy. Zostały te dwa błędy później, doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego. Pierwszy błąd był taki, że Rosjanie doszli do wniosku, że nie mogą brać pomocy ze Stanów Zjednoczonych, bo nie wojskowej już pomocy, tylko cywilnej pomocy ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ one nie są zależne od Stanów Zjednoczonych. Stalin myślał po swojemu. Jak ktoś daje, ma żeby coś dać, jest taki silny, to będzie żądał dla siebie, że on będzie władzy, że on będzie rządził.
jeżeli my będziemy brali pomoc zachodnią, UNRWA i tak dalej, ale amerykańską przede wszystkim, później plan Marshalla, który Europę postawił na nogi i postawiłby, może był, nie w pełni by postawił na nogi ten plan Marshalla Związek Radziecki, ale kraje satelickie na pewno by postawił na nogi. A Rosję obronił w bardzo wysokim stopniu. Tylko Stany powiedział nie, nie. Bo jak oni dają, to oni potem będą czegoś żądać. A my już nie mamy armii. A my już nie mamy armii. Ponieważ szczyt armii radzieckiej to jest zima 44 na 45. Dywizje radzieckie, po prostu Rosjanie marnowali ludzi. Zresztą tak samo jak dziś marnują. Rosjanie marnowali ludzi. Jeżeli straty rosyjskie sięgały 47%, a straty niemieckie to było 1,5-2%, to po prostu była rzeź. Oni własnych ludzi wysyłali na rzeź. I teraz, owszem, mieli dużo ich. Długo im starczyło. Ale już już zimą 44-45 już im zaczęło brakować ludzi. I w styczniu i na początku lutego, kiedy doszli z jednej strony do Odry, ale wydawało im się, że są za słabi, żeby iść dalej na Berlin. Załatwili dość szybko Prusy Wschodnie i wojska z Prus Wschodnich, dywizja w Prusach Wschodnich zostawała, tylko traciła prawie wszystkich żołnierzy. A ci żołnierze byli przewożeni na zachód i wspierani czy front Żukowa, czy front Rokossowskiego, czy front Koniewa, to każda dywizja dostawała z tych dwóch frontów, które walczyły w Prusach Wschodnich, to prawie wszyscy ludzi, nie broń, bo broni mieli o tyle. Amerykanie im tyle dali, że tyle mieli broni. Natomiast ludzi w takim stopniu wytwarzać nie potrafili. A Związek Radziecki rezygnował z pomocy gospodarczej. To jest pierwszy błąd. A drugi błąd następujący. I Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania widziały w Związku Radzieckim przyjaciół. Widziały w Związku Radzieckim współpracowników w rządzeniu światem. Natomiast Stalin od samego początku prowadził, po zakończeniu wojny, prowadził jawną politykę amerykańską. I mamy opracowania rozmaite amerykańskie, książki, raporty i tak dalej. Dlaczego Rosjanie tak nas nie lubią? Dlaczego Rosjanie są tacy niemili? Dlaczego Rosjanie tak nas traktują jak wrogów? To się zaczęło już w 1945 roku. A w następnych latach urastało. Ten błąd polega na tym, że gdyby Związek Radziecki wziął pomoc gospodarczą z Zachodu i traktował Zachód jako sojuszników, przecież ten Zachód nie chciał na niego napaść, a skąd? Do głowy im nie wpadło coś takiego. Gdyby tych błędów dwóch nie popełnił, to byśmy mieli do dzisiaj Związek Radziecki. To wszystko, co Państwu chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję za uwagę.